Po 10 latach od premiery GTA V w końcu się doczekaliśmy. Od kilku dni po sieci hula już zwiastun 6 części Grand Theft Auto i bije wszystkie rekordy popularności. W ciągu pierwszych 24 godzin zapowiedź wygenerowała tylko na samym YouTubie ponad 90 milionów wyświetleń, co jest absolutnym rekordem. Ale kiedy tak naprawdę możemy spodziewać się premiery GTA 6? Pierwszy zwiastun potwierdził, że gra trafi do sprzedaży w 2025 roku, ale studio Rockstar podkreśla, że jest to termin zarezerwowany wyłącznie dla konsol PlayStation i Xbox. Dokładna data premiery nie została potwierdzona, ale pojawiły się już spekulacje, że ukryto ją na t-shircie dodanym kilka miesięcy temu do GTA V. W tym samym miejscu gracze wypatrzyli już zaszyfrowaną informację o premierze zwiastuna, która ostatecznie się potwierdziła. Jeśli nie jest to tym razem przejaw trollingu ze strony Rockstara, to GTA 6 powinno ukazać się 1 kwietnia 2025 roku. Drugi możliwy termin to okolice września i października 2025, czyli mniej więcej 2 lata po pokazaniu zwiastuna. Takie odstępy Rockstar stosował już przy GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2. Jeśli natomiast chodzi o to, kiedy GTA 6 pojawi się na komputerach stacjonarnych, tutaj optymiści zakładają premierę już w 2026 roku, ale wydaje się to mało prawdopodobne. W przypadku piątki musieliśmy czekać na wersję komputerową 19 miesięcy, więc realnym terminem wydaje się dopiero kwiecień 2027. W drugiej połowie przyszłego roku powinniśmy natomiast zobaczyć drugi zwiastun nowego GTA i poznać nieco bardziej przybliżoną datę premiery konsolowej wersji.